Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Splinter Cell Blacklist. I auć, auć, auć. Wypadałoby tak, żeby nas ten pajac nie znalazł, co? A my mamy przyjść tam. Dobra. Nie widzi nas. Nie wierzę. Nie wierzę, nie widzi, nie widział nas. Nie wierzę. Nie wierzę, co za idiota. Nie wierzę. Usypiający. Zaraz, co my tutaj mamy? Pistolet z tłumikiem. Aha, tą kuszę mam zamiast. Dobra, niech będzie. I teraz tak, ja bym chciał przejść dalej w lewo. W tym momencie. Tylko że. Oni mi to troszeczkę uniemożliwiają. Jak on nie widział tych żarzących się zielonych lampek? Aha, i oni tak chcecie mi powiedzieć, że to będą patrolować. Jeden i drugi. Niedobrze. Wręcz bym powiedział fatalnie. Chyba że zamierza gdzieś dalej iść. To będzie fine with me, że tak się wyrażę. Sam, I'm seeing a possible zipline approach for you to take. Chyba że zrobię tak. Może mnie nie znajdzie. Trolololololo. Pomidoro, wspinaj się, okej. Okay. Nie jest najgorzej i my mamy dojechać tam. Tu jest jakaś... O. Zaraz. Mam nadzieję, że oni mnie nie... Że to był tylko fałszywy alarm psa. Bo tutaj mieli psy, tak? No mieli. I nie mają już. Tego musiałem tutaj sobie ogłuszyć. Znaczy w sumie to nie musiałem. Ale chciałem. Bo w sumie mogłem przejść po barierce tutaj. A pies jak miucha. No sorry psie, ale... Ale raczej nie możesz tutaj wejść. You shall not pass, że tak powiem. Nie to, a to. Czy ktoś jest w pobliżu? No i dobrze, all clear. I to mi się podoba, to mi się jak najbardziej podoba. Stwierdzenie, że all clear. Tylko teraz jest pytanie, czy ja mogę tutaj przejść? Nieświadomi wrogowie, aż sześciu. Ale jestem dobry. A czy pies też się liczy? Muchy. Zapisywanie. I'm at Camp X-Ray. Good. Cut across. You'll be able to reach the shoreline and rendezvous with Briggs. Chcecie mi powiedzieć, że muszę przez to przejść, tak? Dobrze. Tylko jeszcze bym chciał wiedzieć jak. I po cichu. Oczywiście, na paluszkach. Psy. Czy psy będą? What the fuck? Nie. Tutaj mnie proszę nie patrzeć. No, what the fuck, co, nie, żadnych snajperów mi tutaj, proszę się nie, panowie, tak się bawić nie będziemy, naprawdę. O, znowu snajper. Skubańce, no. Jak ja nienawidzę snajperów. Tylko teraz jest taki... O, szlak, pies. Oż ty w morduchnę. Psa będzie trzeba, kurde, zlikwidować. Niedobrze. Everything's quiet, tak? Nie wiem, czy takie quiet do końca.
Wiem, że tam jesteś, nie muszę cię zaznaczać. Tędy raczej nie przejdziemy. Tak mi się zdaje. Będzie problem, jak widzicie, ze snajperami, to jednym i drugim. A myślę, że tutaj prawą stroną by trzeba było się przekradać jakoś. Tylko nie wiem do końca jak, bo ten gnojek, kurna, może mi widzieć nawet w ciemności. Oż ty w mordę. Psiur! No nie wierzę. Oż ty, kurna, gnoju. Oż ty, mendo. No nie wierzę. Dobra, złapcie mnie. Teraz to ja już mogę się poddać. Przepraszam, powtórzymy sobie ten moment jeszcze raz. Widocznie... tego nie wiedziałem. To też cenna uwaga. Mianowicie... jak psiur zacznie szczekać, to snajperzy też sprawdzają to miejsce, w które on wskazuje. Ale... mam jeszcze inny pomysł. A jakbym... gaz usypiający... wabik. Okej. I teraz tak, rzucił gdzieś tam wabik. No. Gdzie jest ten głupi psiur? E, psiurze! No co za głupi psiur? To jest kamera przylepna, a ja bym chciał wabik. No i co, tego psiura, kurna, to nie zwabia? No nie wierzę. Gdzie jest moja kamera? Psiurze, chodź tu. E, pies! No chodź tu! Głupi kundel. No i co, kurna, krzyczysz, zamiast podejść? Dobra, muszę to rzucić gdzieś dalej, bo po prostu... bo po prostu człowieka może coś trafić. Ej, ten psiur tu idzie. Czy aby na pewno? Nie, on gdzieś tam daleko chodzi. Dobra, w takim razie ja sobie gdzieś tam daleko postaram rzucić. Oho! Gnojek mnie zaraz wypatrzy, kurde. Jak nie jeden, to drugi. To jest najgorsza zmora chyba tych. Dobra, może teraz gdzieś tam, kurna, przydybie. Francę jedną. Zbolałą. Gdzie ty jesteś? No chodź tu! No i co? Czego szczekasz? Jest! No o to chodziło. O to chodziło, czyli teraz psa nie mamy, przynajmniej... psa mamy z głowy. I o to mi chodziło głównie. Teraz można powiedzieć, no w sumie to ten, snajperzy nie są aż tacy groźni w stosunku do psów, w porównaniu do psów. Ej, on jedzie gdzieś dalej tym laserem, czy się wraca? Jedzie gdzieś dalej, okej. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Yeah.
Zaraz, zaraz, bo tu mamy kolejnego snajpera. Jak ja nienawidzę snajperów i psów, to jest najgorsze, co może być. Nawet nie są gorsi ci tacy oskurowani goście, ci grubi. Dobra, może nam się uda, jak nie będzie kolejnego psiura. Przedrzyj tkaninę. Da się? Jezus Maria, ona pewnie tyle kosztowała. 8. No i super. Chcę mi powiedzieć, że ktoś tu jeszcze jest? Mam nadzieję, że nikogo tu już nie ma. No, ewakuuj się, no i dobrze. Nieświadomi wrogowie powinni gdzieś tam pozostać. Mam nadzieję, że tak też się stało. Opuść się. Jak tam gra tak każe, to się opuszczajmy. A kamera przylepna. Czy ja mogę ją zniszczyć? Zostawię ją. No, sam. Nie daj się tutaj. Jak małpa, typowo. Dobra, go. Jedzie to moto... Ej, to on? Czy nie on? Briggs! Gdzie jesteś? A, jesteś! Jest! Schował się w cieniu. If you know what I mean. Wait. There's patrol boats all around us. Grimmel radio is when it's clear. You get what we needed? Nori was a plant by Sadiq. Misdirect to keep the US occupied while he hijacks a ship. The next blacklist attack. American fuel. Must be. We have another problem. Sadiq has a second target. Us. Look, about what I said. Skip the apologies. Look, I was out of line. Everyone gets out of line. Who breaks in and out of Gitmo in one night? Not like we can tell anyone. You'll get used to it. Yeah. We're not out of here yet. Briggs, you've got a narrow gap in the patrols. It's now or never. Copy. No i się chyba udało. Dostałem jakieś osiągnięcie niewykrywalne, nie wiem o co chodzi. Czy to znaczy, że jest dobrze? Punkty ducha, wydajność. No prawie zdobyłem cały pasek. Nie wierzę. Prawie. Szturmowiec, szturmowca nic nie powinniśmy mieć. Tak mi się przynajmniej zdaje. No i nie ma nic. Premia 42 minuty, wynik, całkowita premia. I jeszcze bym poprosił o podsumowanie hajsu. Czy hajs się zgadza? Znalezione ukryte ścieżki. I hajsy. Chyba dobre. 114 tysięcy. No i dobrze. No i dobrze. Shot at some shut-eye before the next stop. You're just lounging on a beach in Cuba, now you're in Mexico. Getting strafed by a patrol boat isn't exactly my idea of R&R. Please tell me you got an update on the ship the engineers hijacked. The airfield staff just packed up and left 5 minutes ago. No warning, no word. Sounds like there's a fight headed our way. We tried to get the drone up for aerial surveillance, but someone's jamming our video feed. We need to get this plane in the air now. Got foot mobiles flanking our position. All right, you three, fortify here. Lay down suppressing fire. Grim, we can't get airborne if we're under attack. I'll get us prepped for takeoff. Dobra, sorry za tą ścinkę, ale... Goddammit. Sorry za tą ścinkę, ale... poszedłem... Po pierwsze, znaczy dwie ścinki były, ja to po prostu powycinałem. Dlatego, że... Raz, program przestał działać, Blacklist, a później polazłem w lewo. A później polazłem w lewo i tam się kończy mapa. Jest dziwna sprawa, bo tam się kończy mapa i nagle zaczyna świrować kamera. Dziwne.
bardzo dziwne. Dobra, trzeba tych gości teraz tutaj powycinać. Ja sobie nie będę szczędził i sobie powybijam ich w taki ładny sposób. Mianowicie snajperką. O tak. Pyk jeden. Jest tutaj dużo, możemy sobie spokojnie strzelać. Oni są zajęci ostrzeliwaniem naszego samolotu. Ej, kolego. I trzeba, warto strzelać... Warto strzelać celnie, dlatego że jak nie strzelimy celnie, to oni zwrócą na nas uwagę. W tym momencie wszystkie jednostki, które ostrzeliwują nasz samolot, zwrócą się przeciwko nam. To jest dziwna sprawa. Nagle. Dobra, wypadałoby ich tutaj... Oni wszyscy są w jednym miejscu. Tak śmiesznie. Ej, czy tutaj nikogo nie ma? Ktoś mi się wycofuje, jakoś dziwnie. Tu się wycofał. No widzieliście, zwrócił uwagę, że ktoś tam do niego strzelał, ale nie wiedział, o co chodzi. No i mógłby nas swobodnie odkryć. Dobra. Co jakiś czas tutaj dochodzą ci brzydale. Warto chwilę poczekać na to, czy oni się rzeczywiście nie ruszają. Oho, przylezują następni. Stamtąd dochodzą właśnie, dlatego trzeba tutaj uważać. O, z dwóch stron dochodzą? Dziwne. Dobra, mamy tutaj jednego brzydala. Sam tutaj został. A nie, jest z kolegą. Cichutko na paluszkach, ciche ogłuszenie. Oho, wycofuje się czyżby? Do kumpli idzie, jaki kurna hojrak. Bożeż ty w mordę. O, no i właśnie tak się kończy strzelanie, jak nie trafiamy. Czyli nagle wszyscy zwracają się w tamtą stronę i chcą ogarnąć, czy nas tam czasami nie ma. A ja jestem tu. Halo! A, no i przy okazji, jak widzicie... No, co dojechało? Oż ty pyte. Przy okazji, jak widzicie, wszystko teraz się przełączyło na szturmowca. Czyli oni nas zauważyli, my ich widzimy. Flary! Nice! Ja jestem cały czas za cover. No chyba, że nie, czasami. Osłona po lewej. Przyjeżdżają jakimiś kurna vanami. Ale to ładnie sobie zorganizowali, że kurde całą obsługę lotniska powiedzieli out. I my teraz robimy tutaj nalot. No ej, no nie, no ja się tak nie bawię. Ja ich zachodzę od boku. Chcę się z nimi pobawić, to nie. To stwierdzili, że kurde, będą sobie... Ojej. Mhm. Gość chyba nie wie, gdzie jest jego miejsce. Znaczy w ogóle nie umie sobie ustalić miejsca. Ej, jakim cudem? Przecież za dwóch, którzy mogli mnie widzieć, już dawno nie żyje. Więc ja tego nie ogarniam. Nie strzelaj, mnie tam już nie ma. Oho. Przemieszczają się. Mądrze. W paintballu też się tak robi. No nie, naprawdę. Ej, szybciej rozpędzaj te silniki, ileż można. Więcej ciężarówek, no widzę. Nie, szybciej rozpędzaj te silniki, no gaddem. O, o, o. To mi się podoba, wszystkie silniki włączone. Czy on się już rusza? Chyba nie. No i dobrze. W takim razie ja bym się przeszedł na lewą, bo z lewej miałem chyba troszeczkę lepszą opcję wejścia na ten statek, czy co to tam jest.
helikopter, samolot. Jakie to jest wielkie? Zejdźmy go od lewej. No i znowu ucieka. Ej, all engines online, to znaczy, że mogę już tam wleźć, czy muszę najpierw ich wszystkich tutaj powybijać? Nie za bardzo się orientuję w tym momencie. Ej, oni się tak przemieszczają, że to po prostu brawa dla nich. Ja nie mogę do nich w ogóle od tyłu podejść. Pięknie. Nie wiem, czy kolejni będą przyjeżdżać cały czas, czy jak? A ja to co? Nie mam fajnej likwidacji szybkiej. Ale mogę zrobić też to tak. Dobra, czy ja muszę ich wszystkich powybijać? Jeżeli tak, to mi troszeczkę jeszcze tutaj brakuje. A, jeszcze tam mam jakiś pod ostrzałem. Aha, te dwa suwy tu przyjechały. No tak. Żebym ja się tylko na kogoś teraz nie natknął. Zróbmy to po cichu. That way. Pięknie. Spierdzielamy. Go, 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 go! Zawsze coś. Zawsze coś. Nie namierzono celu. Jaki cel? Jest cel. Dobrze. Aha. Aha, to trzeba wcześniej trochę strzelać. Ej, jak ja mam ich namierzyć? To jest nie fair. Nie da rady. A nie, da się, tylko trzeba po prostu dłużej chyba namierzyć. Ej, no co jest z tą myszką? Nie mogę do góry na tym podjechać, co za gówno. Jest. Ej. Jeden silnik nam padł. Pięknie. Powinno się udać. Już? Jezu, tym nie można sterować w ogóle w górę, w dół, bo to zjeżdża samo. Bez jednego silnika? Kiepsko. Mam nadzieję, że mamy wystarczającą ilość paliwa na to, żeby dolecieć tam, gdzie byśmy chcieli. Dyskretne obezwładnienia. No tutaj raczej nie mogliśmy się popisać chyba dyskretnym omijaniem strażników i tak dalej, i tak dalej. No był pełen rozpierdziel. Można było ich ogłuszać, ale to raczej taka akcja była, że no niekoniecznie o to chodziło. Niekoniecznie. Dobra, pomiń to. Da się pominąć? Pomiń! Halo! Pomiń! Ej! Jezu, muszę czekać. No to po co to jest ten klawisz, ten przycisk pomiń, jak nie mogę tego pominąć? 11 minut. Ukończono w czasie poniżej 20 minut. Ej! Kto by mógł tutaj 20 minut to grać? Bez jaj. No chyba, że ktoś by się miał skradać do nich wszystkich i zwabiać pojedynczo gdzieś tam. Wynik. Denken, Schinken. Jedziemy dalej. 48 tałków. Słabo. Kontynuuj. What the fuck? What the f... What? O.
Briggs, what have you got? Tracking tanker movements in the Gulf. Coast Guard had to fly in a replacement crew on one of the ships because of food poisoning. Charlie? You guys are gonna want to see this. I got some help from the peeps over at Fort Meade and backtracked the IP addresses that were tagged to the guys in Philly. You're looking at the guts of the server the engineers use for their U.S. ops. I've got IDs, addresses... It's details! What do you mean? This is just white noise. We ran thousands of hits like this before Blacklist Zero. It's how the engineers operate, and it's not telling us what Sadiq wants from the Blacklist. I thought it was to get U.S. troops off foreign soil. That's never gonna happen. Sadiq knows it. Briggs is right. We're not asking the right questions. If Sadiq's not working for Iran... And he doesn't care about getting the troops home. Then what's his real play? Charlie. Connection. Everything we have here could be compromised. Work with Briggs, focus on the tanker and that replacement crew. That's a solid lead. You got it. We get everything we got feed into the SMI, see if we can figure out what the engineers are really after. Stopping fuel doesn't get us any closer to knowing what Sadiq wants. No, but grabbing one of his people on site does. Very astute. And then, they took the bait. Kid can cut anything he wants, but as of 5 minutes ago, power didn't move mine. Good. ETA on the team. Offshore rendezvous with Edward in 2 hours. I'll get to that second. Status of COG preparation. Light up is a yellow alert. ETA's already sent emergency intel packets from JSOC, NSA, and State. Good. They just need one more. And we go for fuel. Launch it. Watch the tide goes burning. Let's double touch his body. Looks like we're after him. Time to go. Ej, nie wiem, co z tą grą spierdzielili, ale te dialogi takie w tle, one są tak cicho, że to jest masakra. Tak nie powinno być. Never happen i tak dalej. Powinni to naprawić. W jakimś patchu. Ściągnięty był patch ponad 1-gigowy i to się nie naprawiło. Także lipa. Lekka. Dobra, w takim razie, ja tutaj sobie skończymy troszkę wcześniej i do następnej misji pójdziemy w kolejnym odcinku, także dzięki serdecznie za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to wiecie co robić, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ale zaraz, Charlie ma jeszcze dla nas jakiś sprzęt, to sobie podejdę, a to nie w tę stronę. Skontaktuj się ze swoją córką, Sarą, za pomocą tej linii, ale nie chcę się z nią skontaktować, przecież on... Ej, zaraz, dlaczego Briggs jest oznaczony? Hey, Briggs. It was a hell of a ride back in Mexico. Is Ollie okay? He's in the medical bay, he'll be fine. How are you holding up? Honestly, I'm a little concerned about what Nuri said. That Sadiq is targeting us? That Sadiq knows everything about us. Dziwicie się, że Sadiq wszystko o was wie, jak podgląda wasze wszystkie rozmowy i jest w waszym samolocie, bo widzi wszystkie kamery? No kurde. Powinniście wpaść na to wcześniej, że jeżeli on wie o was dużo, to musi wiedzieć, co robicie na Paladynie. Dobra, do Charlie'ego chodźmy. No. Co? Ej, zaraz. Nie, no mieliśmy porozmawiać z Charlie'em. Grim tells me you think the cartel are behind the runway attack. Yeah. I mean, it's a possibility. Why? One of my contacts told me there's a bounty on our plane. I figured they were looking to collect. Mexico, drug cartel, you know. There's something you're not telling me? Come on, Sam, you think you're the only one that gets hunches? Dostosuj sprzęt. Zobaczmy, co Charlie ma dla nas w tym momencie. Kampania Sam Fisher. Ej, coś mi nie działa, kurde. Kliku. Typowo. Dobra, w takim razie masz jeszcze... Nie broń specjalna, tylko gadżety. Pewnie masz dla mnie jakiś gadżet. Tak mi ktoś mówił, takie chodzą suchy. Ej, nie masz dla mnie nic ciekawego, więc ktoś mnie próbował wyrolować. W takim razie idź sobie, nie chcę z tobą rozmawiać. Okej, cool. You need anything, just say the word. Spoko. No, także dzięki za wasz czas jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.